Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest udziałem przedstawicielki Stowarzyszenia Nasz Bocian. Jest ze mną pan poseł Marek Balicki. Dzisiaj będziemy mówić o wielkim oszustwie. O wielkim oszustwie politycznym i wyborczym. Pamiętacie Państwo, 3 lata temu ponad Donald Tusk złożył deklarację o tym, że in vitro będzie finansowane ze środków budżetowych. Potem tą deklarację powtórzyła pani minister Ewa Kopacz, potem znowu pan premier przebąkiwał o tym, że w końcu się to stanie. No i tak okazuje się, że przez 4 lata Platforma Obywatelska bawiła się z nami w kotka i myszkę, a nie realizując tego postulatu, zwodząc wyborców swoich i nie tylko i mamiąc tym, że sprawa in vitro w końcu zostanie uregulowana. Okazuje się, że po tych 4 latach, a za tydzień wybory, minęła kadencja Sejmu, problem in vitro nie został rozwiązany. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest oszustwo. To jest oszustwo polityczne i kłamstwo ze strony Platformy Obywatelskiej. Nie waham się tego powiedzieć i wziąć odpowiedzialność za te słowa, dlatego że 4 lata temu była zapowiedź, były powtórne zapowiedzi, zwodzenie przez te 4 lata. No i w efekcie to, co mamy, problem w tej kadencji Sejmu nie został rozwiązany. Co więcej, politycy Platformy Obywatelskiej, Ruchu Palikota, ci wszyscy, którzy mienią się takimi postępowymi, otwartymi, w ogóle o tym problemie zapomnieli. W tej kampanii wyborczej ten problem refundacji in vitro został zupełnie pominięty. Okazuje się, że jak rok temu państwo ze Stowarzyszenia Nasz Bocian i nie tylko zresztą osoby, które były zwolennikami refundacji in vitro ze środków budżetowych, były potrzebne do kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, to wtedy były spotkania, te osoby były eksponowane, ten problem był eksponowany, były deklaracje ze strony Platformy Obywatelskiej. Okazuje się, że w tej kampanii głosy tych wyborców nie są już Platformie Obywatelskiej potrzebne, w związku z tym zaniechano mówienia w ogóle o tym problemie i poruszania tego problemu. Więc chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest kłamstwo i oszustwo ze strony Platformy Obywatelskiej i to warto podkreślać na każdym kroku. Ja bardzo proszę, przekazuję głos pan minister Marek Balicki. Dziękuję bardzo, witam Państwa. W ogóle zastanawiające się jest, że problematyka zdrowia, naprawy systemu opieki zdrowotnej przestała być głównym tematem kampanii wyborczej. No, stało się to po pierwszych debatach i później Platforma Obywatelska od tego odstąpiła. I w programie Platformy Obywatelskiej, który został ogłoszony parę tygodni temu, sprawa in vitro w ogóle się nie znalazła. Tak jak pan Tomasz Kalita przypomniał, w czasie kampanii prezydenckiej, gdzie do kompetencji prezydenta nie należy uregulowanie spraw ochrony zdrowia, zwłaszcza sprawy in vitro, to in vitro była jednym z głównych tematów. Pan prezydent Komorowski w imieniu Platformy Obywatelskiej wówczas, bo to jeszcze było w kampanii wyborczej, zaciągnął zobowiązanie, że doprowadzi do tego, że problem ten zostanie uregulowany. Dzisiaj jest cisza. Nie mamy ani regulacji in vitro, w sensie regulacji prawnych, jak tę metodę stosować, ani regulacji dotyczących finansowania. W komisji prace zostały zakończone, zostały przyjęte w sprawozdaniu komisji 2 projekty, które były opracowywane na podstawie projektu zgłoszonego przez posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian, ten regulujący sprawy in vitro, i drugi projekt dotyczący spraw finansowania. Marszałek Schetyna, mimo że to były gotowe sprawozdania, nie zdecydował się na skierowanie tego do drugiego czytania. My zapowiadamy, że te projekty, ponieważ one są już dojrzałe, przeszły przez cały tok pracy komisji, zgłosimy wkrótce po rozpoczęciu pracy nowego Sejmu. I też chcemy powiedzieć, że dlaczego dzisiaj na tydzień przed, czy na 6 dni przed głosowaniem przypominamy o in vitro, bo Polska ma nie tylko zobowiązania wobec własnych obywateli, żeby ta procedura, która jest procedurą dość wrażliwą, żeby ona była pod kontrolą Ministerstwa Zdrowia, pod kontrolą państwa, żeby nie dochodziło do nieprawidłowości, żeby ona była wykonywana w placówkach opieki zdrowotnej, które są do tego przygotowane, ale również i może przede wszystkim dlatego, że w czasie, kiedy Polska
prowadzi prezydencję w Unii Europejskiej, przewodniczy Radzie, żeby Polska w tym czasie nie wykonywała trzech dyrektyw Unii Europejskiej, które zobowiązują nas do uregulowania sprawy in vitro. Jest wielkim skandalem, nie tylko, że sprawa ta była wykorzystywana przez koalicję rządzącą, przez Platformę Obywatelską do celów politycznych w czasie tych czterech lat, i jednocześnie Polska, to było wykorzystywane politycznie, ale nie zostało zrealizowane, a Polska ma zobowiązania europejskie. I grożą nam z tego tytułu kary, pomijając nieprawidłowości czy różne wypaczenia, które w sferze in vitro już się dokonują i mogą się dokonywać, dlatego że brakuje regulacji. Tak więc w nowym parlamencie wkrótce, w kilka tygodni po rozpoczęciu pracy, konstytuowaniu się komisji, zgłosimy te projekty, które już zostały w formie sprawozdania przygotowane przez komisję. Ponieważ jest zasada dyskontynuacji, czyli z końcem kadencji projekty idą do archiwum, trzeba je od nowa zgłosić i te projekty zgłosimy. Dziękuję bardzo. I pani Żukowska ze Stowarzyszenia Nasz Bocian. Bardzo proszę. Proszę państwa, to jest bardzo ważne, co powiedział pan minister w tej chwili, dlatego że my jako pacjenci, no my się nie ograniczamy tylko do tej kwestii in vitro. My walczymy tak naprawdę o trzy kwestie. Przede wszystkim właśnie wdrożenie u dyrektyw unijnych, które nam zapewnią bezpieczne leczenie. Drugą kwestią jest całkowita bądź częściowa refundacja kosztów leczenia. Wiemy, że pieniądze na to są, dlatego że budżet, tak wyliczyliśmy, budżet 2010 roku na leczenie wyniósł 55 miliardów, a pokrycie całkowitych wszystkich procedur in vitro, które się odbywają w Polsce, nie jest ich dużo, to tylko 0,2% tej kwoty. A trzecią kwestią jest właśnie ta ustawa bioetyczna, do której tworzenia jesteśmy zaangażowani, w której tworzenie jesteśmy zaangażowani. Od 23 lat, od kiedy metoda wspomaganego rozrodu w Polsce jest stosowana, nie zrobiono nic, aby zabezpieczyć interes, zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Nie nałożono na kliniki obowiązków akredytacji, ponieważ nie stworzono kryteriów systemu akredytacyjnego. Nie ochroniono praw dzieci urodzonych dzięki dawstwu gamet, nie ochroniono interesu ich rodziców ani dawców. Nie wyeliminowano szarej strefy, nie wsparto niepłodnych, dla których leczenie jest wciąż luksusem finansowym. Nie zapewniono Polakom dostępu do współczesnych osiągnięć medycyny rozrodu. Nie stworzono programu ministerialnych standardów leczenia. Dlatego o to wszystko będziemy dalej walczyć i będziemy naciskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tak jak powiedzieliśmy na początku, nie będziemy się wahali tego mówić. To było kłamstwo polityczne i wyborcze ze strony Platformy Obywatelskiej, zwodzenie przez ostatnie 4 lata tym tematem wyborców, który został w końcu zaniechany w tej kampanii wyborczej.